Czas na 29. kolejkę Fortuna pierwszej ligi. Bytowia Bytów mierzyła się z Rakowem Częstochowa. Częstochowianie przyjechali do Bytowa z jednym celem, aby po końcowym gwizdku arbitra móc cieszyć się z awansu do ekstraklasy. Raków musiał jednak wygrać to spotkanie. Natomiast Bytowie, aby walczyć o utrzymanie, musi w końcu powrócić na szlak zwycięstw. Sędzią spotkania był pan Konrad Kiełczewski z Białegostoku. Zaczynamy. Pierwsza akcja Rakowa. Zagranie piłki do Patryka Kuna. Ten ogrywa rywala, zagrywa do Macieja Domańskiego. Uderzenie głową zawodnika Rakowa, ale obok bramki. W odpowiedzi Bytowia Maksymilian Hebel na lewą stronę do Łukasza Monety. Ten szarżuje na lewym skrzydle, zagrywa w pole karne, a tam blisko bramki samobójczej Rafała Figiela. Broni jednak i łapie piłkę Michał Gliwa. Rzut rożny dla gości. Ponownie Rafał Figiel. Dośrodkowanie w pole karne, tam jest Tomasz Petraszek. Jeszcze zamieszanie, uderzenie Petra Szwarca, ale wszystko znów obok bramki Andrzeja Witana. Kolejna akcja Rakowa, dośrodkowanie w pole karne Tomasz Petraszek, ale główkuje Czech nad bramką. Raków stwarzał zagrożenie pod bramką Bytowi niemal wyłącznie po dośrodkowaniach. Tak też było w 39 minucie. Daniel Bartl, dośrodkowanie Tomasz Petraszek i tym razem środkowy, wysoki obrońca Rakowa już się nie pomylił i w ten sposób Raków objął prowadzenie w Bytowie. Radość drużyny Marka Papszuna nie trwała jednak zbyt długo, bo zaledwie 2 minuty. Petr Szwarc, niedokładne zagranie, piłkę przyjmuje Bartosz Wolski i tym fantastycznym lobem z 30 metrów pokonał Michała Gliwę. I w ten sposób bardzo szybko mieliśmy już remis 1-1. Za chwilę zobaczymy w zwolnionym tempie, jak dokładny był ten lob Bartosza Wolskiego. Co ciekawe, to pierwsza bramka Wolskiego w tym sezonie Fortuna pierwszej ligi. Na tego gola Wolski czekał prawie półtora roku. Chwilę później doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Wydaje się, że Arkadiusz Kasperkiewicz uderzył Mateusza Kuzimskiego, czego nie zauważyli arbitrzy tego spotkania. Popatrzmy na powtórce i zwolnionym tempie. Tutaj mamy uderzenie, ale sędzia nie odgwizdał nawet przewinienia. Na szczęście Kuzimskiemu nic się nie stało. Ostatnia akcja pierwszej połowy. Patryk Kun, podanie do Daniela Bartla. Ten ogrywa Łukasza Monetę, zagrywa w pole karne, pusty przelot Andrzeja Witana, odnalazł się w tej sytuacji Tomasz Petraszek, no i drugi raz tego dnia pokonał bramkarza Bytowi. Mamy więc gola do szatni, a dla samego Petraszka było to już 8 trafienie w obecnych rozgrywkach. Po przerwie od razu zaatakowali czarno-biało-czerwoni. Piłkę przejął Mikołaj Kwietniewski. Dośrodkowanie w pole karne. Tam jest Łukasz Moneta, ale instynktownie broni Michał Gliwa. Szymon Lewicki, tym razem w roli skrzydłowego. Podaniem w pole karne. Tam jest Petraszek, jest jeszcze Petr Szwarc. Podanie do Łukasza Góry. Duże zamieszanie w polu karnym. Ładnie zrobił to Góra, ale już samo uderzenie daleko od bramki Andrzeja Witana. 76. minuta gry. Od autu Filip Burkhardt, Maciej Damce zagrywa do Bartosza Wolskiego i popatrzmy, jak urywa się obrońcą Bartosz Wolski, decyduje się na uderzenie i w ten oto sposób pokonany zostaje Michał Gliwa. Mamy remis 2-2. Przymierzył z dystansu Wolski i też w pojedynku Petraszek Wolski, również remis 2-2. Raków musiał więc znów szukać bramki na wagę awansu do ekstraklasy. Szymon Lewicki zgrał piłkę głową do Miłosza Szczepańskiego. Ten zauważył Daniela Bartla. Bartl, bardzo szybki zawodnik Rakowa, ogrywa Diego Bardankę, ale też teraz fantastyczną paradą popisał się Andrzej Witan. Był jeszcze strzał Szymona Lewickiego, ale to nie był najlepszy dzień napastnika Rakowa. Znów w natarciu piłkarze Rakowa. Dośrodkowanie w pole karne. Tomasz Petraszek głową, tym razem nad bramką, szukał hat-tricka. Czeski stoper Rakowa.
Goście nadziewali się na kontry. Tutaj piłkę przejął Filip Burkhardt. Nie było faulu. Biegnie Filip Burkhardt. Podanie do Mateusza Kuzimskiego. Na lewej stronie ma Łukasza Monety, ale decyduje się na uderzenie. No i niestety dla zawodników Bytowi Kuzimski podłuje w dobrej sytuacji. Ponownie próbuje lider Fortuna pierwszej ligi. Zagranie na lewe skrzydło do Patryka Kuna. Ten dośrodkowuje w pole karne i zamieszanie po raz kolejny tego dnia w polu karnym Bytowi. Miłosz Szczepański, ale z kilku metrów uderza wprost w Andrzeja Witana, który łapie spokojnie piłkę. To była najlepsza okazja Rakowa na 3-2. Nie zamierzali składać broni częstochowianie. Marcin Listkowski, podanie do Patryka Kuna, ten w pole karne główkuje Szymon Lewicki, nie trafia jednak czysto w piłkę i znów łapie Andrzej Witan. Po chwili piłka spada pod nogi Marcina Listkowskiego. Ograł jednego przeciwnika, ograł drugiego, decyduje się na uderzenie z problemami na raty, ale znów na posterunku Andrzej Witan. Ostatnie sekundy tego spotkania. Po raz kolejny błąd w wyprowadzeniu piłki popełniają piłkarze Rakowa. Przejął futbolówkę Gracjan Jaroch. Po chwili oddaje ją Bartoszowi Wolskiemu, ten z pierwszej piłki do Jarocha. Ma piłkę meczową Gracjan Jaroch, ale w tej sytuacji lepszy Michał Gliwa. To mogła być bramka na wagę 3 punktów. A tak na stadionie w Bytowie nie świętuje nikt. Raków nie zapewnił sobie jeszcze awansu, a Bytowia 3 punktów będzie musiała szukać w kolejnym starciu w Jastrzębiu.